Rozmowa dnia Małgorzaty Liskupińska. Witam Państwa. Dobry wieczór. Dzisiaj moimi gośćmi są panie Małgorzata Wilkos, Opolska Radna Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór. I pani Barbara Kamińska, Platforma Obywatelska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Opola. Dobry wieczór Państwu. Spotkałyśmy się w trójkę, a mogłoby tak nie być. Dzisiaj jest taki szczególny dzień. Odbył się pogrzeb Mikołaja, który popełnił samobójstwo. Tutaj wielkie wyrazy współczucia dla rodziny. Ale nawiązuje do tego, dlatego że w tej sytuacji, która jest, zdarzają się głosy, by nie przyjmować zaproszeń do mediów rządowych, czy też są nazywane inaczej. Przypomnę Państwu, o co chodzi. Kilka miesięcy temu Radio Szczecin, opisując sprawę skazanego za pedofilię byłego pełnomocnika, marszałka województwa zachodniopomorskiego, ujawniło, że jedną z ofiar był syn znanej parlamentarzystki i niestety to pozwoliło na identyfikację chłopca, a media to powtórzyły. I no właśnie, pojawiają się głosy, by nie przyjmować także na opolskim naszym rynku głos prezydenta miasta, by nie przyjmować zaproszeń do telewizji. To straszna tragedia, która się wydarzyła i nie powinno to mieć miejsca i nie powinno to się wydarzyć w żadnym czasie, w żadnej telewizji i dotyczyć żadnego, a szczególnie młodego człowieka, który trudniej radzi sobie z takimi sytuacjami. I teraz w kwestii tej, o której, z jakim apelem zgłosił się prezydent Wiśniewski. No ja powiem szczerze, że ja nie przypominam sobie, aby prezydent był szefem całej opozycji w Polsce i dla mnie nie jest uprawnione taki apel, w którym mówi, że powinniśmy nie chodzić do telewizji. Ja uważam, że jeżeli tego typu decyzja miałaby miejsce, to musiałaby być to decyzja wszystkich szefów partii, ugrupowań opozycyjnych i musiało być to w 100% zrealizowane i również przekazane wszystkim, dlaczego tak robimy i jaki to ma sens. Natomiast my powinniśmy wszyscy w tej chwili, bez względu na to, jakie to są media, w których mamy możliwość mówienia, ale również te media społecznościowe, w których my funkcjonujemy, przeciwstawiać się jakiejkolwiek dyskryminacji, jakiemukolwiek hejtowi. A z drugiej strony, jeśli chodzi o ten apel prezydenta Wiśniewskiego, trochę kłóci mi się z tym, że prezydent jest jednak współorganizatorem największej imprezy telewizji publicznej, jaką jest Festiwal Opole. Więc nie wiem, czy to miało dotyczyć również tej sytuacji. Ja uważam, że powinniśmy się przeciwstawiać i powinniśmy przede wszystkim w tych środowiskach, które mają na to wpływ, robić wszystko, aby nie dochodziło do takich sytuacji. I mam nadzieję, że po takiej sytuacji właściwe organy sprawdzą i wyciągną konsekwencje i pokażą wszystkim, w jaki sposób wyciąga się konsekwencje, chociaż nie wróci to życie ani tego młodego człowieka, ani wielu innych, którzy możliwe, że w takich sytuacjach się znaleźli. Ja tylko dodam jeszcze, że przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii zapowiedział, że będzie działał w tej sprawie. Również Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji też się przyjrzy temu, co się zdarzyło. No ja myślę, że, bo ja widzę dwa wątki w tej sprawie. Jeden jest taki, że jeśli chodzi o tą tragedię, która miała miejsce, to oczywiście bardzo mi przykro, że to się stało, takie rzeczy nie powinny się stać, ale byłabym bardzo daleka od takiego szybkiego oferowania wyroków. Bo ja pamiętam doskonale, jak było w przypadku zabójstwa prezydenta Adamowicza, kiedy wszyscy mówili, znaczy ta ogólna taka opinia powstała, że to z powodu hejtu, że człowiek, którego zamordował, będąc w więzieniu, oglądał telewizję publiczną, która hejtowała Adamowicza i dlatego on przyszedł i go zabił. A potem się okazało, że on oglądał nie telewizję publiczną, tylko TVN, a zabił dlatego, że był chory psychicznie. I ta cała debata dotycząca hejtu po zabójstwie Adamowicza tak naprawdę powinna być debatą o zdrowiu psychicznym i o tym, jak rozpoznawać choroby psychiczne i jak nie dopuszczać do tego, żeby osoby, które są niebezpieczne dla
otoczenia, chodziły wolno i miały możliwość popełniania takich rzeczy. I to jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest w pismo na prezydenta Wiśniewskiego, bo rozmawiamy tutaj, że on mówi, że trzeba bojkotować, ale jak on napisał? On napisał, i trzeba to powiedzieć, bojkot szczujni, tak? Czyli czy to jest zwykła, czy to nie jest emocjonalny, hejterski wpis? No przecież jest. On nie napisał, nie chodźcie do telewizji publicznej, bo być może przez nią doszło do tej sytuacji. Nie, on napisał bojkot szczujni. Czyli jeżeli on rozsiewa hejt, to jest okej, a krytykuje hejt rozsiewany przez kogoś innego. Poza tym nie zapomnijmy, że prezydent Wiśniewski stworzył w Opolu cały aparat propagandowo-hejterski. To jest ta jego gazetka Czas dla Opola, to jest portal, to są tysiące złotych publicznych pieniędzy, to są pracownicy studia nagrań. I do czego to służy? Z jednej strony do propagandy. Oglądamy prezydenta w kasku, jak wizytuje budowę, z kwiatami w domu seniora. To są po prostu obrazki jak z białoruskiej telewizji, gospodarskie wizyty. A z drugiej strony mamy hejt na politycznych przeciwników. Przecież o prezesie WIK-u ta gazetka już nawet pisać nie może, jest sędowy zakaz. Tak był hejtowany. I to dotyczy też innych osób. Ta gazeta ma więcej pozwów o naruszenie dóbr osobistych. Więc człowiek, który sam to robi, to z drugiej strony apeluje o jakieś bojkoty. To jest absurdalne dla mnie. Jeśli chodzi o uczestnictwo osób publicznych, ekspertów, czy kogokolwiek, kto jest zapraszany do różnych audycji, do różnych programów o charakterze publicystycznym, eksperckim czy jakimkolwiek, to myślę, że w każdej z telewizji, która ma swój profil, ma swoich właścicieli, powinni być dopuszczani wszyscy ci, którzy mają też różne zdania. Ja również nie odnoszę się pozytywnie, mam wiele krytycznych zdań, jeśli chodzi o TVP Info i sposób przekazywania informacji. I takich osób pewnie jest wiele, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy właśnie w tych różnych programach mówić o różnym podejściu do problemów, do spraw, do codzienności. Macie Państwo głos. Tak. A ja tylko powiem, że ze strony polityków prawicy ja nie widzę żadnych pomysłów o bojkotach TVN-ów czy innych telewizji, które... No, no TVN jest z gruntu nieprzychylny polityce rządu i polityka rządu i politycy prawicy są tam zawsze przedstawiani w negatywnym świetle, ale jednak politycy prawicy na poziomie krajowym przyjmują zaproszenia, chodzą, debatują. Co to za jakieś pomysły z bojkotami? Tym bardziej, że uważam, że nawet jeżeli ten pomysł jakoś, nie wiem, trafi na podatny grunt i przyjmie się, że to ile? Na tydzień, dwa? Nie zapomnijmy, mamy rok wyborczy, w październiku wybory. Nie będzie żadnego bojkotu. Ważne jest chyba, żeby pojawiać się w każdym medium, jeżeli się jest zapraszanym, żeby móc powiedzieć to, co się chce powiedzieć. Ale jeżeli jesteśmy osobami publicznymi, przyjmujemy mandat, który jest mandatem zaufania jakiejś grupy społeczności, mieszkańców, w ogóle Polaków, to też przyjmujemy na siebie obowiązek wypowiadania się w ich imieniu w różnych sprawach. To jest w pewnym sensie wpisane właśnie w życie samorządowe, w życie publiczne, polityczne, bo ludzie, którzy nie mają możliwości bezpośrednio wypowiadania swojego zdania czy sposobu konsultacji, właśnie po to wybierają swoich przedstawicieli, aby te zgłoszone sprawy, problemy były przedstawiane również ich głosem. Więc w tym momencie ograniczenie wypowiadania to jest w pewnym sensie ograniczenia tych zadań, do których ludzie nas wybrali. Na pewno jest tutaj też kwestia kultury słowa, no i tego hejtu, który jest wszechobecny, to trzeba przyznać. Zdecydowanie tak. Ja tutaj uważam, że to właśnie wszyscy, którzy w debatach publicznych biorą udział w różnych programach, powinni ważyć słowa, nawet kiedy mają różne zdania, powinni tak dobierać swoje argumenty, aby nie obrażać innych, aby nie dać i nie prowokować do sytuacji tak bardzo konfliktowych, które u różnych ludzi mogą wzbudzać niepotrzebne emocje, tak? Oczywiście, ale też muszą się posługiwać prawdą. A prezydent Wiśniewski, jego gazetka, jego media tą prawdą się nie posługują i to wielokrotnie można było udowodnić, więc z jednej strony to jest podsycanie, nadmierne podsycanie emocji, ale
Pani wczoraj zorganizowała konferencję. Tak, ale częścią hejtu jest posługiwanie się kłamstwem, pomówieniami, manipulacjami, stawianiem w złym świetle. A osoba, która w Opolu permanentnie to robi, to potem udaje, że nie, ja jestem przeciwko hejtowi. Takie rzeczy trzeba piętnować. Myślicie pani, że wrócimy do takiego momentu, kiedy ta debata publiczna będzie taką czystą debatą? Myślę, że to będzie trudne, ale tak naprawdę to od nas zależy, bo to my wyznaczamy pewne trendy kultury i merytorycznej części, nie tylko tej emocjonalnej, w każdej debacie, w każdej rozmowie. Ja mam przyjemność uczestniczenia z różnymi ludźmi w różnych rozmowach i staram się, chociaż czasami muszę powiedzieć, że te emocje trzeba trzymać na wodzy, kiedy faktycznie nie jest to zgodne z prawdą czy obraźliwe, ale to wpisane jest w nasze funkcjonowanie i to my powinniśmy dawać przykład, jak powinno się prowadzić debatę. Odejdźmy od tego hejtu na rzecz przygotowania merytorycznej rozmowy i takich argumentów, z którymi jest faktyczna rozmowa na argumenty, a nie na emocje, na obrażania, bo tam, gdzie się kończy dialog, to się zaczynają konflikty. A tam, gdzie się zaczynają konflikty, to widzimy, że to zabiera energię, zabiera emocje i tak naprawdę nie prowadzi do niczego. Ja myślę, że na tym szczeblu samorządowym to takie sytuacje hejterskie jak w Opolu nie są wcale takie częste. Między nami, radnymi, kiedy my debatujemy, to takich sytuacji nie ma. One oczywiście na poziomie centralnym tego jest więcej, natomiast jakby z punktu widzenia radnych to między sobą nasz dialog jest merytoryczny. Może dlatego, że kobieca polityka też jest delikatniejsza. Ale mężczyźni jak z nami debatują, też debatują kulturalnie. Tak, ja myślę, że to zależy bardzo od ludzi, ich osobowości, jak również takiej kultury osobistej, czy chcą reprezentować swoje zdanie i swoje wartości, czy chcą po prostu zaistnieć, bo niektórzy poprzez właśnie taki bardzo ostry, cięty język, poprzez takie hejterskie postawy chcą zaistnieć. I wtedy wydaje mi się, że brak merytoryczności to jest właśnie hejt. Jeżeli się nie potrafi inaczej zaistnieć, po prostu się hejtuje. Bo jeżeli ma się argumenty, nieważne czy one będą zgodne, czy nie będą zgodne z innymi, ale to są argumenty, które podyktowane są pewną wiedzą, pewnym doświadczeniem. Tak? Wtedy można prowadzić rozmowę. Z hejtem się nie rozmawia. I ostatnie słowa już dla pani Wilkos. Tak, w pełni się zgadzam, że po jednej stronie jest merytoryka, a po drugiej jest hejt. A jeżeli na każdą merytoryczną konferencję prasową zorganizowaną w Opolu przez opozycję rzecznik prezydenta miasta odpowiada hejtem, no to znaczy, że nie ma argumentów. To możemy podsumować tak, oby tego hejtu było jak najmniej. Tak. Tego sobie życzymy i mam nadzieję, że taki przykład powinniśmy my właśnie, politycy, samorządowcy, dawać innym. Dziękuję paniom za rozmowę. Ja przypomnę państwu, moim i państwa gościem była Małgorzata Wilkos, Opolska Radna Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję oraz pani bardzo. Barbara Kamińska, Platforma Obywatelska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Opola. Dziękuję bardzo. Życzę państwu spokojnego wieczoru.